Siemano, tutaj Rawsun z kanału Rawsun Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands Game of the Year Edition. Moi drodzy, zanim zaczniemy, zapraszam was serdecznie do wspierania mojej pasji przez SMS oraz poprzez PayPal. Zbieram pieniądze na mikrofon HyperX Quadcast. Moi drodzy, dzisiaj będziemy wykonywać kolejne misje. Dzisiaj będziemy wykonywać misje w Generali Hospital oraz w Lambert Yard. Oh shit, here we go again. Pamiętacie? Była taka, wiecie, początkująca misja w GTA San Andreas i CJ tak mówił właśnie, oh shit, here we go again. No. Jeszcze tutaj mamy misję w Pack, nie? I tutaj mamy dwie misje w Dead Haven, tak? Czyżby to było New Haven albo Old Haven? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, tutaj musimy zabić te chyba szczury, nie? A tutaj natomiast musimy znaleźć jakieś tam rzeczy, nie? Od zombie. No dobra. Najpierw polecimy z zabijaniem tych szczurów, a dopiero potem zajmiemy się kolejnymi misjami. Aha, jeszcze trzeba tutaj zapierdolić kilkaset tysięcy zombiaków po drodze, więc zanim ja to zrobię, no to wiecie. Okej, moi drodzy, powoli docieramy tutaj na miejsce. Mam nadzieję, że tutaj będzie w końcu ten pierwszy boss. Ciekawe, który najpierw. Tutaj jeszcze na razie nikogo nie ma, to dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. Okej, okay, mamy pierwszego szczura o nazwie Father of Callahan. Czyli tego ojca, który był w poprzednim odcinku, który mówił przez nagrania. No dobrze, lecimy na niego. Oby nie pojawiły się kolejne szczury. Tutaj jesteś. Dobra. Możemy chyba go z leka rozpierdolić, nie? Tak mi się wydaje. Ups. Trochę mamy chyba problem. Bo się mocno ulepszył ten szczur. Mogę wziąć wieżyczkę. Rozjebaliśmy szczura pierwszego. Lecimy z kolejnym. Kolejny jest tutaj. I on tutaj może nas gonić. Da. Whiskey Wesley. A, mocnił się znowu. O kurde, mocny ten szczur jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj tego chuja. Jak będziemy się cały czas cofać, to będzie dobrze. Chodź tu, gnojko. A, uciekasz, śmieci, uciekasz. Jak mi przykro.
Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, pajacu. Już cię nie ma. Kolejny szur zajebany, lecimy z następnym. O, nie ma miejsca? Kurde, faktycznie nie ma miejsca, o dziwo. To już było, nie? Mogę to już wyrzucić. Weź to. Oj, pięknie. Bo to akurat już było. Nie no, możemy wziąć do sprzedania, ale wiecie, jak to jest z tym sprzedawaniem. Że ciągle o tym zapominam, nie? Możemy to wyjebać. Coś jeszcze? To możemy wypierdolić. No i tyle, na tą chwilę. Dobra, mamy kolejnego szczura w pobliżu. Aż dwa szczury chyba mamy. Nie, to są te wrony, kurwa, lagujące. Gdzie jeszcze? Chyba to wszystko. O, lecą następne szmaty. O, jakiś fajny pistolecik. Cieszy mnie to. Dobra, lecimy z kolejnymi gówniakami. Czy to się nada do czegoś, czy nie? Nie. To jest dla Syreny. A to jest dla Berserkera. No to już wszystko jasne. Nawet wiecie, nie spojrzałem na te wszystkie nazwy, nie? To co to jest? Skeleraki. No to nieźle. Pierdalać, pajace. Nie ma was. O, ale są kolejne szmaty. Dobra, już was nie ma. Kto następny? Bigfoot czy Red Jack? Zobaczymy. Może obaj? O, są znowu. No jak sami widzicie, niestety nie wiem czym jest to spowodowane, że tak ostro laguje, gdy zapierdalam te wrony. Nie wiem czemu. Może musiałbym o tym poczytać w internecie. No nie wiem, zobaczymy. O, tutaj mamy Red Jacka, okej. Trzeba go zajebać szybko. O! Aż zleciał. A, za mocno. Uleczył się znowu śmieć. O, już się nie ma, szybko. Ha. Łatwy bosik. No to pozostał nam tylko Bigfoot, nie? Wielka stopa. To trzeba wziąć do sprzedania oczywiście. Bo czemu by nie? Weź, może sprzedaj już to. Nie, wyrzuć to. Podobne, nie? Bronie. Dobra, wyrzuć to. Weź to. Coś tutaj było? Ogólnie? O, to jest. Mogę to akurat wziąć.
Weź to wyrzuć na tą chwilę. Weź artefakt. Może coś jeszcze wyrzucimy? To wyrzucimy może. Okej, okay, Bitfoot nam tylko pozostało. Gdzie ty jesteś, Bigfoot? Może tam gdzieś? Pewnie będzie gdzieś tam, nie? O, jesteś, szmato. A, czy to szmato? Odnawiasz się, szmaciarz? Pal się, ty kurwa, pal się. Brawo. I o to właśnie chodzi. I o to właśnie chodzi. Zabijać, palić, zdelegalizować. Weź to. I co? No i chyba tyle, nie? Jeśli chodzi o to. No to teraz lecimy z... Oh shit, here we go again. Słyszymy się za chwilę w Lumberyard. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale nie mam w tej chwili dostępu do tutaj, do w Lumberyard. Więc trzeba iść do Deadhaven. A Deadhaven znajduje się tutaj. No to słyszymy się za chwilę tam znowu. Słuchajcie, będziemy płynąć do Deadhaven. Tak więc płyniemy tą naszą łodzią. A czy to jest takie Old Haven, nie? Zremasterowane pod zombie. Spoko, dobrze wiedzieć. No tutaj inaczej się zaczyna, nie? The Deadhaven. Tu są żołnierze. Co ja muszę tutaj zrobić? Boat found, lamp opened, ok. Czyż to laboratorium jest? Tutaj gdzieś, tak? Ok. Info found, Severance delivered. Tutaj gdzieś znowu. Spoko. To jedziemy windą do góry. Bo przecież do, nie do nieba, nie? Okej. Tutaj mamy lens zombie, spoko. A na ciebie już nie ma. Ciebie też. Są tutaj też zwykłe zombie, nie? To mnie bije. Ładnie, ładnie. Tutaj trzeba iść, tak? Czyli trzeba iść cały czas prosto. Mam nadzieję, że tutaj będzie odblokowane. Albo tutaj na przykład.
No i tyle. Tutaj strasznie mi się to nie podoba, że od razu z ziemi tutaj wystawają te zombie, nie? Trochę tak, wiecie, irytuje, nie? Te zombie się trochę chyba przyblokowało, nie? Ale ciebie już nie ma. No i pięknie. A, dobra, widzę już tutaj wejście. I tutaj trzeba wejść, tak? Na dół. Widzę, że mamy tutaj laboratorium, nie? Więc tak, tutaj trzeba znaleźć nagrania, nie? Finds these logs and incriminates me to my employer, Jacobs, because that would probably set off a whole chain of events where I have to try and kill them with my horrific creations. Oh well. Testing. This is the first official entry of my, Dr. Ned's, scientific discovery journal. My ongoing mission to extend the lives of those who have already passed. We must remain vigilant in our... Phil? Phil, are you making popcorn? What did we talk about? Dude, we just talked about this. Oh, where was I? Saving the human race from the stale clenches of death. Oh, that sounds like a kicking party. Is that how the kids are saying it, kicking? Anyway, here ends my first official journal entry. Greetings, loyal Nedcast viewership. Now in the third week of my clinical trials with corpse reanimation. The skin cells have reacted well to the treatment, but the bodies themselves seem to have uncontrollable hunger. Right now, it seems all they crave is raisins and bran muffins. But I fear with strength applied to the cell reanimation, their hunger will grow much stronger and possibly dangerous. Fear not, I will trudge forward unhindered by the possible destruction of mankind. Am I mad? Probably. But at least I don't make popcorn when people are trying to work! I've found that despite his infernal popcorn habit, I kind of miss Bill. Frank, the temp that replaced him, just wasn't the same. And definitely had too small a hunchback to suit my taste and assistance. Yeah, he was no Bill. Yep, he was no Bill. Man, I really wish Bill hadn't gotten all masticated by that zombie.
Actually, I got an idea. I still have some body parts around here from Frank. Maybe there's something I can do. Nie wiem, czy tutaj coś jest jeszcze, oprócz tych nagrań. Musimy jeszcze to jeszcze obadać. Tutaj jest jeszcze jedno nagranie. Z misji pobocznej. I tutaj trzeba iść, tak? Spoko. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Sprawdzę, czy ja nagrywam. Tak, nagrywa się fajnie. Kolejne nagranie. Yeah, that's right. It's me, Dr. Ned. That's with an N, not a Z. I have created a new bell. I didn't have time to put them together in a smart and safe way. I just had to try and cram some new pieces, fixes, and patches onto the old bell. So it turned out that he's not really Bell or Frank. He's more of a Frankenbell. It's a bit of a hack job, but it seems to work, so I say, ship it! No tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Trzeba go bić, niestety. Trochę tak, wiecie, się uzdrowią. O. Kurwa mać. Bij go, bij go, bij go. Bij go, bij go. Wypierdalaj. Dobrze. O, legendarna broni. No proszę. Kto by się to spodziewał? Dobra, upuść to już. Weź to. I tyle. Przynajmniej tutaj sprzedamy cokolwiek. Bo to wszystko rezerwuje miejsce, nie? Niestety. Sprzedaj to. Sprzedaj też to. I może to. Najpięknie. Dobra. Idziemy tutaj. Trzeba się tutaj jakoś się dostać, nie? O właśnie. Fuck. Okej, one będą mnie chyba tutaj atakować, nie? Gdzie jesteście, cholery? A jeszcze? O, teraz. Hitting a right. Chyba tutaj znaleźć jakiś sygnał, nie? Żeby to wysłać. Tutaj.
potem przetrwać w tym miejscu i spierdolić stąd jak najszybciej, dobra. To szybko stąd wychodzimy. Nie będziemy tutaj marnować czasu na zabijanie zombie. Okej. Teraz mogę je zabijać. Tego się nie spodziewałem. Coś z internetem jest nie tak. Niedobrze. Ale dobrze, że nadal jesteśmy w grze, nie? Oła. Pojebało was. Nie chcę tego widzieć. Okej, mam nadzieję, że to już wszystko. Jeśli chodzi o TC zombie, to czekamy. A jeszcze. A teraz. Sorry for the wait. I hope you weren't inconvenienced. Remember, a Jacob's representative. Dobra, idziemy stąd. There's been some talk that certain employees have been embraced.
Dobra, i mamy misję wykonaną w końcu. Lol. You've been most helpful so far. We require very little more of you. A simple premeditated killer. And new missions are available at the Jacob's Cove Bounty Board. Dr. Ned has become a liability. Take care of that liability, and we'll clean up the mess and get that mill back to work in order. There's gravy and biscuits in it for you, and by that I mean gobs of money. Take care. Oh, I almost forgot. You'll need this doodad to get the drawbridge to lower. Good luck. Okay. Upsail. Jakaś nowa misja. Jacob's Cove, tak? A Hidden Garite? To jest od niego, tak? A bridge to need. Czy co, czy trzeba iść do The Lumber Yard, tak? No dobrze, słuchajcie, odcinek już trwa zbyt długo, tak więc dzięki za obejrzenie, słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Borderlands Game of the Year Edition, już za tydzień, na razie i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał, a hejterom życzę palca w dupie, nara!